Był on na początku filią obozu Sachsenhausen, zatem nie był obozem samodzielnym, ale w 9 miesięcy później jego ranga urosła już do rangi obozu samodzielnego i w związku z tym nastąpiła zmiana w nazewnictwie choćby i z obozu pracy, czyli z Arbeitslager Großrosen, został przekształcony do Konzentrationslager, czyli KL Großrosen. W różnych okresach przebywały różne ilości więźniów. Pierwszy transport, jak powiedziałem, nastąpił 2 sierpnia. Było to 100 osób. Do końca roku jeszcze były 2 transporty, też po kilkaset osób. Na dzień 1 maja 1941 roku, czyli praktycznie w niespełna rok po rozpoczęciu budowy, było 722 więźniów i w następnych latach kształtowało się od kilkuset do kilku tysięcy. Największa grupa więźniów była tu właśnie na przełomie stycznia i lutego 1945 roku, kiedy następowała ewakuacja w tak zwanych marszach śmierci spod obozów tutaj do obozu macierzystego, z którego następnie transportami kolejowymi więźniowie wyjeżdżali do innych obozów mieszczących się już na terenie III Rzeszy. I wtedy właśnie, przełom stycznia, lutego, było tutaj ponad 25 tysięcy więźniów, ponad 3200 SS-manów i ponad 900 dozorczyń, czyli tych kobiet, które pilnowały więźniarek wrzeńskich pod obozach. I w tym czasie właśnie, czyli w okresie ewakuacji styczeń-luty, były tutaj w tym obozie kobiety, prawda? Przez bardzo krótki okres czasu, przez kilka dni, i stąd były wywożone w głąb Rzeszy. Idąc w głąb obozu po stronie lewej zauważamy 5 baraków. Był to kompleks bloków przyjęć, w którym odbywała się cała procedura przyjęciowa, czyli zakładana była więźniom kartoteka, spisywani byli z imienia, nazwiska, daty miejsca urodzenia, narodowości, wyznania. Przydzielano im numery obozowe. Te numery nie były tatuowane, tak jak na przykład w Oświęcimiu, ale były malowane na paskach i przyczepiane do pasiaka, do kieszeni. Oprócz tych malowanych numerów, każdy więzień miał na szyi metalowy numer, tak zwany nieśmiertelnik. I był krótki okres czasu, że komendantura zezwalała więźniom na noszenie tych drugich metalowych numerów na tych blaszkach lub na obrączkach, pierścionkach czy bransoletkach. Ale komendantura ujednoliciła to w konsekwencji czasu, że wszystkie drugie numery mają być zaczepiane, noszone na szyi. Obok numeru każdy więzień otrzymywał kolorowy trójkącik, czyli była to kategoria więźnia. Także jak SS-mani spojrzeli na danego więźnia, po kolorze wiedzieli, z jaką kategorią więźniarską mają do czynienia. Tutaj mamy też Sonderkommando, które było wydzielone z kompanii karnej w 1944 roku, a do którego przypisano zwłaszcza polską inteligencję, polską arystokrację. I to komando, podobnie jak kompania karna, tu w obozie mieli najciężej, ponieważ kompania karna, jak i Sonderkommando, wydzielone właśnie w ramach tej karnej kompanii, pracowali każdego dnia godzinę, dwie dłużej, jak również pracowali we wszystkie niedziele i w święta. Tu macie Państwo pokazaną całą taką hierarchię obozową, czyli schemat organizacyjny w obozach, czyli blokowi, starsi blokowi, sztubowi, prawda, i takimi zasadami organizacyjnymi tutaj kierowano się w tym obozie, jak i w pozostałych również. Tutaj mamy też korespondencję, proszę Państwa, która była wysyłana do więźniów i najczęściej były to schematy. Cała korespondencja musiała być przedstawiona w języku niemieckim, prawda, i najczęściej więźniowie pisali: kochana mamo, tato, rodzino czy ciociu, jestem zdrów, jest mi dobrze. Takie same praktycznie superlatywy. Co słychać tam przykładowo u wujka? Jeżeli ktoś opisywał jakieś rzeczy niewłaściwe, to cenzura działała. Ale były też przypadki, że więźniom udawało się
przemycić pisaną korespondencję w sposób rzetelny, czyli tak jak tu jest, ale musieli mieć osoby, które, że tak powiem, tego dopełniły. To zwłaszcza udawało się tym więźniom, którzy pracowali na zewnątrz, prawda, albo w podobozach. Obecnie, proszę Państwa, znajdujemy się przed tym historycznym kamieniołomem z tą dużą, głęboką wodą. I proszę sobie zdać sprawę, że pod lustrem wody jest tam to wyrobisko głębsze o jeszcze ponad 20 do nawet 30 metrów. Także więźniowie pracowali na bardzo tych niskich pokładach i ci więźniowie często pracowali, stali w wodzie. Obecnie dojechaliśmy, proszę Państwa, do kuchni obozowej. Po niej został oryginalny parter, czyli dół. I kuchnia ta wybudowana została w 1943 roku. Wcześniej pomieszczenia kuchni obozowej mieściły się w bloku numer 1. Proszę Państwa, co spożywali więźniowie? Otóż generalnie była to bardzo niska porcja kaloryczna, bo sięgająca w granicach od 600 do 800 kilokalorii dziennie. Ci ludzie, tak ciężko pracujący przez tyle godzin, oni wymagali tej energii kilka tysięcy, do 4 czy 5 nawet tysięcy kilokalorii, no, otrzymywali tyle, ile powiedziałem. Dlatego też następował bardzo szybki spadek masy ciała. Po 2 miesiącach więźniowie, dorośli mężczyźni, ważyli to po 30, po 30 kilka kilogramów. To jest plac obozowy, na którym odbywały się apele poranne, apele wieczorne. Z racji tej, że więźniowie nie pracowali w niedzielę, ten plac przemieniał się w tym czasie w boisko sportowe, gdzie malowano wapnem linie, przynoszono bramki. Budynek kuchni był areną dla SS-manów, której oglądali zawody sportowe, gdyż w tym czasie odbywały się mecze piłki nożnej pomiędzy załogą SS i więźniami. Odbywały się też zawody bokserskie, również między więźniami a SS-manami. Obecnie, proszę Państwa, znajdujemy się w tej części pierwszej skrzydła baraku dużego i tu była ta część socjalna. Na tych wymurowanych kamiennych podestach, proszę zauważyć, mieściły się 2 rzędy kamionkowych koryt, w których myli się więźniowie, myli miski, myli łyżki, którymi spożywali posiłki. Przy ścianie był rząd muszli klozetowych, tak jak pokazuje nam tutaj ta fotografia, z tym, że to nie były musze ceramiczne, ale to były musze takie żeliwne, no, które po zakończeniu wojny, w 1945 roku, zostały one podobnie zniszczone jak inne obiekty czy rzeczy tutaj będące na wyposażeniu byłego obozu. Przejdziemy, proszę Państwa, do części drugiej. W części jadalnianej były stoły, były ławy, na których siadali więźniowie, były taborety, szafki i generalnie w każdym jednym baraku, czy to był obóz koncentracyjny Gross Rosen, czy inny obóz w innych miejscowościach, wyposażenie
mebli, w meble było identyczne. Prycze stały po dwie w jednym rzędzie przez całą szerokość właśnie baraku. Pomiędzy tymi dwoma ściśle ułożonymi rzędami pryczy było wąskie przejście na 70 cm i kolejne dwa rzędy właśnie pryczy. Na jednej pryczy spało przeciętnie 6 osób, czyli na każdym pokładzie po dwie osoby. I na tych właśnie pryczach więźniowie nie spali na materacach, a spali, proszę zauważyć, na takich siennikach. To były worki, najczęściej wypchane czy trocinami, czy wiórami, czy jakimiś szmatami, gazetami. Łóżka, te sienniki, prawda, koce, były bardzo równo pościelone po budce. Jeżeli blokowy stwierdził, że ktoś zaniedbał tę czynność, nie pościelił tego dokładnie, równo, to wyciągane były wobec więźniów konsekwencje, czyli dodatkowe szykany, czy to w formie dodatkowych jakichś prac, czy nawet no, bicia po prostu więźnia. Ten zrekonstruowany czerwony fundament z cegły czerwonej to jest fundament po tym dużym trzypiecowym krematorium, które tu funkcjonowało od 1943 roku do końca funkcjonowania obozu. Ten mały piec krematoryjny to jest właśnie ten piec, czyli to małe przewoźne polowe krematorium, które tu funkcjonowało między 1941 a 1943 rokiem. Prochy ludzkie właśnie były magazynowane tutaj pod tą czereśnią rosnącą na skarpie w tym obniżeniu terenu. I tu jest właśnie w tej gablocie ten oryginalny stempel wartownika krematoryjnego, gumowy stempel, znaleziony przy pracach właśnie ziemnych prowadzonych na terenie byłego obozu. Pod tym usuniętym drzewem, dębem, tutaj była ściana śmierci, gdzie wykonywano wyroki przez rozstrzelenie. Wyroki te były wykonywane na osobach cywilnych, na więźniach, również na żołnierzach Wehrmachtu i były to wyroki wykonywane niepublicznie. Natomiast wyroki wykonywane przez powieszenie były wyrokami publicznymi. Najczęściej dokonywane były przez więźniów, którzy byli zmuszani przez SS-manów. W nagrodę dawano więźniom po dwa, po trzy papierosy.